Szanowni Państwo, studenci, nauczyciele, pracownicy Akademii Teatralnej w Warszawie i jej filii w Białymstoku. Jak mówiłem, dzisiejsza inauguracja inna od wszystkich w historii naszej szkoły, bo dla wszystkich poza pierwszym rocznikiem odbywa się za pomocą internetu narzędzia, które przez ostatnie lata zrobiło dwa, szczególnie karierę. Nie do opisania. 20 lat temu, kiedy odrzutowce z terrorystami wbiły się w wieżowce na Manhattanie, pomyśleliśmy, że świat oszalał w pędzie, jakiego nabrał. Niektórych z Państwa nawet nie było jeszcze wtedy na świecie. Okazało się, że wszystko może, może zwariować jeszcze bardziej. Globalna epidemia, konflikty zbrojne, zawirowania, spory polityczne. Sprzeciw klimatu i natury na ich dewastację to rzeczywistość, której się ostatnio przyglądamy i z którą jesteśmy zmuszeni się mierzyć. Szkoły artystyczne, w tym nasza Akademia, mają wykształcić artystów, aktorów, reżyserów, malarzy, kompozytorów, pisarzy, poetów, żeby stali się zwierciadłem, w którym rzeczywistość, ludzie i świat mogła się przeglądać. Z całym swoim pięknem i swoją urodą, ale także z całą swoją szpetotą, okrucieństwem, bezwzględnością i brutalnością. Niestety tych ostatnich zdaje się ostatnio coraz więcej. Choroba zmusiła nas do tego, żebyśmy, że zaczęliśmy uczyć, uczyć się, spotykać, urządzać przyjęcia, robić próby, a potem nawet grać przedstawienia teatralne za pomocą internetu. Zostaliśmy do tego zmuszeni i z pokorą się temu poddaliśmy w imię wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia. Będziemy jeszcze przez jakiś czas żyć w warunkach przymusu. Tuż przed naszą inauguracją dotarła do mnie wiadomość, że właśnie dzisiaj przekroczyliśmy barierę czwartej fali. Ostatni dzienny raport o takiej ilości zakażeń jak dzisiaj mieliśmy w maju. Mimo tej wymuszonej przez nieubłaganą chorobę zgody na jej warunki, jest nam wszystkim z tym źle. Wiemy już z doświadczenia, że ani reżyserii, ani sztuki aktorskiej, ani nauki oceniania rzemiosła przez krytyków bez poznania go w praktyce nauczyć się przez komputer teoretycznie nie da. Czas zarazy wywołał także na scenę problem nauczania w szkołach teatralnych. Pojawiły się skargi studentów. Zarzuty pod adresem szkół i nauczycieli. Nasza Akademia również weszła w proces zmian. Zachęcam wszystkie osoby studiujące, nauczycieli i pracowników Akademii do odwiedzenia Zakładki Bezpieczni na naszej stronie głównej. W prawym górnym rogu proszę szukać. Poprosiłem moich współpracowników, żeby w dniu inauguracji w paru zdaniach napisali o jakiej szkole sami kiedyś marzyli i jaką chcieliby teraz tworzyć. Wyszedł nam z tego obraz może zbyt idealistyczny, ale w końcu kto nam i Wam zabroni marzyć. A zatem okazało się, że chcielibyśmy, żeby Akademia była kuźnią talentów, ośrodkiem fermentu twórczego, centrum dialogi, dialogu o sztuce i teatrze, tyglem kreatorów teatru nowego pokolenia, żeby była miejscem szczerego, konstruktywnego dialogu, nawet na bardzo niewygodne tematy. W którym społeczność bierze odpowiedzialność za ustawiczne ulepszanie systemu panującego w szkole, miejscem pełnym pasji, wolnym, twórczym, niezależnym, odważnym, apolitycznym, ciekawym świata i człowieka, otwartym na nowe i bezpiecznym. W którym w imię wolności jednego człowieka nie narusza się przestrzeni wolności drugiego. W którym ścierają się różne poglądy z szacunkiem dla tych odmiennych w którym myśli się nie tylko o artyście, ale i o człowieku, gdzie nie ma zgody na przemoc fizyczną i psychiczną, nie ma miejsca na manipulacje czy żerowanie na młodych sercach i głowach, które tak łatwo dają się podporządkować w imię idei. Niech studenci zatem uczą się, a nauczyciele niech ich uczą, rzemiosła na mocy wspólnej, nowej umowy że możemy to robić bezpiecznie, że dajemy sobie prawo do błędów, do zadawania pytań, do studiowania świadomego i dorosłego. Niech w końcu moja prośba, powtarzana od kilku lat, opuśćmy świetnie nam znaną od lat bezpieczną, przewidywalną strefę komfortu, studiujmy niebezpiecznie, ekstremalnie, poznawajmy nasze możliwości w rejonach, do których nigdy nie zajrzeliśmy. Nie odwiedzajmy utartych ścieżek, nie powielajmy schematów, nie odtwarzajmy ani siebie, ani tym bardziej kogoś innego. Zbliżajmy się do granic, a potem te limity przekraczajmy. Chodźmy po krawędziach, bądźmy w ciągłym niebezpieczeństwie twórczym. Niechże ta prośba będzie wreszcie do spełnienia.